Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami Państwa dotyczącymi funkcjonowania aptek, chciałbym poinformować o tym, że pół roku temu, w sierpniu, Sejm zmienił ustawę dotyczącą akurat tego konkretnego zapisu, gdzie dyżury całodobowe aptek określone zostają całodobowe jako te do godziny 22. Od 1 stycznia tego roku apteki nie mają obowiązku prowadzenia całodobowego dyżuru, a nazywa się ten całodobowy dyżur dzisiaj całodobowym, niemniej jednak funkcjonowanie aptek jest do godziny 22 i na to nikt nie ma wpływu oprócz samej apteki. Dlatego rozwiewając Państwa obawy i informacje, dajemy znak taki, że to ustawodawca zmienił, a nie konkretny aptekarz czy też Rada Powiatu. Jest to wszystko poza nami i nie mamy na to wpływu. Całodobowe dyżury aptek od 1 stycznia odbywają się tylko do godziny 22. Życząc zdrowia, pozdrawiam serdecznie. Szanowni Państwo, za nami 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych, wszystko jest ok. W Głubczycach finał odbywał się przed ratuszem miejskim oraz w placówkach oświatowych, placówkach różnych wychowawczych w instytucjach. Ja chciałam w imieniu całego naszego sztabu podziękować Państwu za ten dar serca, za wszystkie zebrane środki, za Państwa wkład w tą orkiestrę i za Państwa obecność. Zebraliśmy w gotówce ponad 135 tysięcy złotych. To naprawdę bardzo duża ilość pieniążków, biorąc pod uwagę, że w tym roku gmina Głubczyce grała sama. Gmina Kiecz, gmina Baborów oraz gmina Branice miała własne sztaby. Nasz sztab po podliczeniu e-skarbonek oraz licytacji na tą chwilę zebrało już 148 tysięcy złotych. Nie o rekordy tu chodzi, ale rekord jest też jakby efektem naszego wspólnego zaangażowania. Nasz sztab, mimo iż był w tym roku nieco osamotniony, to zebrał ponad 25 tysięcy więcej niż w roku ubiegłym. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję wszystkim wolontariuszom. Wymieniać mogłabym długo i długo, ale nie chcę tego robić, bo nie chcę kogoś pominąć. Każda osoba, każdy mieszkaniec, każda złotówka jest dla nas cenna. Dlatego serdecznie Państwu dziękuję. Siema. Szanowni Państwo, wszystkich mieszkańców Opolszczyzny pozdrawiam z przepięknych Głubczyc, z ratusza. Ratusz jest wyjątkowym pomnikiem naszego 20-lecia w Unii Europejskiej, bo tak naprawdę z ruin powstał i przy wielu problemach inwestycyjnych, przy wielu problemach rozliczeniowych stał się wizytówką Głubczyc i mam nadzieję, że też i powodem do dumy mieszkańców Głubczyc, że mają taki piękny ratusz. Tu akurat patrzę na panie, które są już na dzisiejszym spotkaniu, otwartym spotkaniu z panią wojewodą Moniką Jurek i z moją osobą. Pokazujemy, co nas łączy w naszej pracy, co łączy w pracy administracji rządowej z administracją samorządową. Mówimy o czterech bardzo ważnych obszarach, o zdrowiu, o edukacji, o bezpieczeństwie i o polityce społecznej, ale przez trzy dni wcześniejsze spotykaliśmy się tutaj z liderami wielu organizacji pozarządowych, tych, którzy działają na obszarach wiejskich, z sołtyskami, sołtysami, ludźmi od kultury, sportu, turystyki, od osób z niepełnosprawnościami, dlatego że chcemy porozmawiać i chcemy się nawzajem poznać. Chcemy również podziękować wielu liderom organizacji pozarządowych, że dzięki nim docieramy do wielu mieszkańców małych miejscowości, często na obrzeżach województwa opolskiego. Bez ich pracy, bez ich aktywności żaden urzędnik z Opola nie poznałby tych problemów i tych potrzeb, które są tak naprawdę na co dzień. Także kochani, przed nami również wybory samorządowe. Bardzo bym prosił, żebyście się kierowali sercem, rozumem, żebyście wybierali ludzi, których znacie, na których możecie polegać, na ludzi, z którymi ta przyszłość dla Was może być bezpieczniejsza, a niekoniecznie tylko i wyłącznie taka, która jest kreowana przez jakiekolwiek media. Po prostu serce, rozum, Wasze doświadczenie życiowe na pewno będzie dobrym doradcą w najbliższych wyborach samorządowych.
Jesteśmy w powiecie głubczyckim, powiecie małym, ale bardzo aktywnym. Faktycznie, obserwowałam te pierwsze dni pobytu tutaj w powiecie głubczyckim moich kolegów, koleżanek, dyrektorów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Polskiego i muszę przyznać, że frekwencja była zawsze zadziwiająca, duża. Dzisiaj też widać tutaj na spotkanie przybyło wielu mieszkańców, mieszkanek i mieszkańców powiatu głubczyckiego. Mam nadzieję na owocne spotkanie. To już kolejne spotkania. No właśnie, jakie są wnioski płynące z tych poprzednich spotkań otwartych? Powiem tak, każde spotkanie przynosi nowe wyzwania dla nowego wojewody. Oczywiście jestem otwarta na to, żeby słuchać o problemach, o tematach, które są ważne z punktu widzenia mieszkańców. Wsłuchuję się też w głos samorządowców. Dzisiaj właśnie mieliśmy pierwsze takie spotkanie z starostami wszystkich powiatów naszego województwa. I przyznam szczerze, ono miało właśnie służyć takiemu zmapowaniu priorytetowych potrzeb w naszym regionie. Szanowni Państwo, witam wszystkich serdecznie. Chciałbym tutaj za pośrednictwem Telewizji Pogranicze poinformować, a zarazem zachęcić Państwa do zainteresowania się działkami budowlanymi, jakie gmina Głubczyce przeznacza do sprzedaży. Jest to 12 działek przy ulicy Jesionowej w Głubczycach. Tak dla przybliżenia tematu, to są tereny, które gmina przejęła od ogródków działkowych i będziemy starać się te działki sukcesywnie przeznaczać do sprzedaży. Pierwszy przetarg, 3 działki, 20 lutego zostanie przeznaczonych do sprzedaży 3 działki i sukcesywnie będziemy sprzedawać kolejne działki. Kontakt w sprawie sprzedaży możemy zapoznać się na naszej stronie internetowej lub w wydziale u naszych pracowników, Wydziale Rolnictwa i Przedsiębiorczości i Rozwoju. Dzień dobry Państwu. W okresie od 15 stycznia do 4 lutego bieżącego roku na terenie powiatu głubczyckiego odnotowaliśmy łącznie 58 zdarzeń, w tym 8 pożarów, 49 miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm fałszywy. Do bardziej istotnych zdarzeń możemy zaliczyć. Dnia 17 stycznia dyżurny stanowiska kierowania w Głubczycach otrzymał zgłoszenie dotyczące pożaru kotłowni w miejscowości Włodzienin. Działania Straży Pożarnej polegały na ugaszeniu materiałów palnych nagromadzonych w kotłowni w bezpośrednim sąsiedztwie pieca. Zniszczeniu uległa część pomieszczenia kotłowni wraz z instalacją elektryczną. Podczas zdarzenia nikt nie został poszkodowany. Dnia 22 stycznia dyżurny stanowiska kierowania otrzymał zgłoszenie dotyczące zerwanych poszyć dachów na budynkach w Głubczycach przy ulicy Garbarskiej i Grunwaldzkiej oraz miejscowości Dzierżysław. Podczas zdarzeń nikt nie został poszkodowany. Dnia 29 stycznia w rejonie miejscowości Księże Pole oraz dnia 1 lutego w rejonie miejscowości Lewice Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie dotyczące wypadków samochodów osobowych. Podczas zdarzeń dwie osoby zostały poszkodowane. Ponadto jednostki Państwowej Straży Pożarnej i OSP prowadziły szereg działań związanych z wystąpieniem pożarów przewodów kominowych, pompowaniami wody z zalanych piwnic i posesji oraz działaniami związanymi z wystąpieniem tlenku węgla w obiektach mieszkalnych. Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym w głubczyckim MOK-u odbywa się konferencja pod tytułem Doradztwo zawodowe, jego rola i znaczenie w procesie budowy kariery zawodowej. Będziemy poruszać istotne tematy, szczególnie istotne tematy dla młodego pokolenia, które będzie wchodziło na rynek pracy. Rynek pracy, który tak dynamicznie zmienia się, wymaga też pewnego przeformatowania działań Powiatowego Urzędu Pracy. I na tym właśnie dzisiejsza konferencja będzie niejako skupiać się. Będziemy chcieli przekazać te istotne informacje naszej słuchaczom, uczestnikom konferencji dotyczącym zasad budowania kariery. Co to jest rynek pracy, jak on wygląda, jak funkcjonuje postrzeganie urzędu jako tej jednostki, która tylko i wyłącznie pośredniczy w ofertach pracy, przechodzi niejako do przeszłości. Dzisiaj zmieniamy stereotyp funkcjonowania urzędu, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i o tym właśnie wszystkim będziemy dzisiaj mówić. W dzisiejszej konferencji udział weźmie
krajowy ekspert z dziedziny rynku pracy, pan dr Mariusz Śmigiel, który właśnie o tych wszystkich niuansach funkcjonujących na rynku pracy będzie nas informował. Myślę, że będzie to bardzo ciekawa i obiecująca konferencja, a na pewno młodzież, która dzisiaj będzie w niej uczestniczyła, no, dowie się szeregu nowych, istotnych informacji, które pozwolą odnaleźć jej się w tych meandrach naszego rynku pracy. Serdecznie dziękuję i zapraszam do Powiatowego Urzędu Pracy, jeżeli możemy Państwu w czymkolwiek pomóc. Serdecznie zapraszam, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo. Rola doradztwa zawodowego w kształtowaniu kariery zawodowej, szczególnie dla młodych ludzi, jest bardzo istotnym elementem ich wejścia w dorosłość, w życie zawodowe. Temu jest poświęcona nasza dzisiejsza konferencja. Głównym elementem jest pokazanie tego, że po stronie urzędów pracy, po stronie publicznych służb zatrudnienia, młodzi ludzie mogą uzyskać dosyć dużą ilość takich elementów, które dają im pewnego rodzaju pewność, jeżeli chodzi o kwestie funkcjonowania na rynku pracy. Mogą uzyskać pomoc, jeżeli chodzi o kwestie zrozumienia zasad funkcjonowania urzędów pracy, zasad funkcjonowania rynku pracy, zasad poruszania się po tym rynku. Mogą uzyskać pomoc, jeżeli chodzi o kwestie związane z dokumentacją, którą muszą złożyć u pracodawcy, z wszystkimi innymi elementami, które dotyczą tego, co się wiąże z wejściem w życie zawodowe. Kolejną rzeczą, która jest bardzo istotna, jest kwestia wskazania tego, że doradca zawodowy jest tego rodzaju osobą, która może pomóc tak osobie młodej, jak i osobie starszej, osobie doświadczonej zawodowo. W czym? W pewnego rodzaju kształtowaniu swojej ścieżki rozwoju zawodowego, w pokazaniu pewnego rodzaju elementów rozwoju zawodowego, w elementach dotyczących trudności, z którymi możemy się zetknąć na każdym etapie naszego funkcjonowania w danym zawodzie, na każdym etapie naszej kariery zawodowej. Wszystko to są elementy, które wydają się proste, łatwe, przyjemne, natomiast niekoniecznie takimi są w momencie, w którym zderzamy się z pewnego rodzaju trudnościami, z pewnego rodzaju elementami, którymi rynek pracy nas zaskakuje. To są tego rodzaju rzeczy, z którymi każdy de facto może się zetknąć, każdy może mieć tego rodzaju problemy i najistotniejsze jest to, żeby po pierwsze nie bać się kontaktu z doradcą zawodowym, mieć świadomość jednej rzeczy. Publiczne służby zatrudnienia są od tego, żeby pomóc, żeby dać pewnego rodzaju support. Tutaj bardzo często publiczne służby zatrudnienia są odbierane w taki sposób, że są od tego, żeby dać pracę, żeby dać pewnego rodzaju dodatkowy element. Nie. Publiczne służby zatrudnienia są od tego, żeby pomóc wrócić na rynek pracy na potężną ilość sposobów. Poradzić, dać pewnego rodzaju konkretną pomoc dotyczącą czego? Porady, konkretnej pomocy związanej z rozeznaniem rynku pracy, ze wskazaniem pewnego rodzaju sposobów rozwoju, z pewnego rodzaju elementami dotyczącymi tego, czego dana poszczególna sytuacja może się spodziewać, czego konkretny przysłowiowy Kowalski może się od Urzędu Pracy spodziewać, w jaki sposób możemy mu pomóc, w jaki sposób możemy kreować jego sytuację na rynku pracy, w jaki sposób możemy mu pomóc w zakresie dotyczącym tego, żeby się rozwijał, żeby podnosił kwalifikacje, żeby się na tym rynku pracy sprawdzał. Tak dla osób młodych, jak i dla osób starszych ten element jest istotny, jest do spełnienia, jest do współrealizacji z doradcą zawodowym, z osobami, które pracują w Urzędzie Pracy, które są po to, aby pomóc wszystkim tym osobom, które są w pewnego rodzaju potrzebie. Istotne jest to, żeby mieć świadomość tego, że nie należy się może niekoniecznie bać, ale nie należy mieć pewnego rodzaju wewnętrznych oporów, żeby prosić o pomoc, żeby o tą pomoc się zwrócić, żeby zwrócić się o poradę, żeby zwrócić się o tego rodzaju elementy, z którymi sobie sami nie dajemy rady, które są w
pewnym zakresie takim elementem, z którymi nie jesteśmy sobie w stanie poradzić osobiście, nie jesteśmy sobie w stanie poradzić w sposób indywidualny. Od tego między innymi jest Urząd Pracy, od tego jest doradca zawodowy, od tego są te osoby, które pozwalają nam na pewnego rodzaju szersze popatrzenie na rynek pracy, na naszą sytuację, na wszystko to, co się wiąże z tym, w jaki sposób moglibyśmy te kłopoty, te trudności, z którymi się stykamy, przezwyciężyć. Maciej Kalski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. Dzisiaj gościmy w Głubczycach, bo ma miejsce spotkanie ze szkołami, z biznesem, z samorządem i przede wszystkim z Urzędem Pracy właśnie w Głubczycach. Rozmawiamy o przyszłości uczenia się przez całe życie. Środki europejskie dają dużo możliwości finansowych na różnego typu kursy, szkolenia, inne formy aktywności w tym zakresie, ale tak naprawdę zaczynamy od młodzieży. Się cieszę ogromnie, że na sali właśnie mnóstwo dzisiaj młodych twarzy, którzy myślą o swojej przyszłości, o swojej edukacji, ale też pewnie w przyszłości o wykonywanej pracy zawodowej. Tak więc dzisiaj czas na to, aby porozmawiać o przyszłości, o tym, jak młodzież może się rozwijać, w jakim kierunku iść, ale również wskazać osobom dorosłym, jakie są możliwości podnoszenia edukacji, czy też poziomu wykształcenia przez cały okres jeszcze swojego życia. Patrzcie, patrzcie, bo może angielski? O, nie, 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 Szczęść Boże, w imieniu Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom, w imieniu wszystkich podopiecznych, dzieci, młodzieży, chcemy bardzo podziękować za realizację programu panu marszałkowi, całemu zarządowi województwa, także wszystkim ludziom dobrej woli, którzy mają nas w sercu, którzy o nas pamiętają i dzięki którym możemy korzystać z takiej właśnie oto dobroci. Drodzy Państwo, drugie mistrzostwa Opolszczyzny amatorów w pulbilardzie dobiegły właśnie końca. Jak co roku, świetna organizacja, tutaj wyraźnie trzeba powiedzieć, że jest to zasługa pana Mieczysława Hończaka i jego ekipy, jeśli mogę tak powiedzieć. Organizacja genialna, sponsorzy dopisali, wśród sponsorów także gmina Kietrz, ale klucz całej sprawy to oczywiście zawodnicy. W tym roku wzięło ich udział kilkudziesięciu, zawodnik z Ukrainy zwyciężył, a ta ostatnia partia była niesłychanie emocjonująca. Dziękujemy za to, co wydarzyło się w tym roku i zapraszamy za rok.